Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się dobrze macie, że jesteście wyspani, radośni, że może większość z Was była już z rana na Eucharystii. Ja tak sobie wstałem dzisiaj koronkę do Bożego Miłosierdzia z rana. Odmówiłem z taką wielką radością w sercu, dziękując Bogu za ten dzień. Dzięki Ci Boże, że wstałem, że dałeś mi nowy dzień. Taki radosny, taką radość w sercu poczułem i zacząłem dziękować. Taka radość jakby wzrosła we mnie. I popatrzyłem na figurkę Matki Bożej. Mam taką figurkę Matki Bożej, która taka jest uśmiechnięta. Albo mi tak się wydaje, że ona się że uśmiecha się do mnie. Ale nie, jest taki wyraz twarzy uśmiechnięty. I mówię, idzie Twój syneczek dzisiaj do szkoły. Znowu, każdy dzień do szkoły chodzę, nie? I co ona myśli, kochani, mówiąc, idę do szkoły, zobaczcie, no, chodząc tam do szkoły, taki na przykład jak uczyłem się kiedyś jakiś tam, nie wiem, pierwiastek z matematyki jakiejś, nie? Wiadomo, może ona w życiu będzie potrzebna, na pewno, nie? Ale jakieś takie pierwiastki z 3 do kwadratu podzielić przez ileś tam, nie? No na przykład mi to w życiu nie jest potrzebne, no, przynajmniej dla mnie, nie wiem, nie? I sobie myślę, że idę do takiej szkoły, gdzie pierwsza lekcja, to jest Eucharystia, msza święta, pierwsza lekcja. Muszę być bardzo uważny w tej szkole. To jest szkoła miłości. To jest szkoła miłości. Mówię, syneczek Twój idzie do szkoły miłości. I przypomniały mi się te słowa. I tak idąc w drodze i sobie myślę, Zniżka siostry Faustyny, Duch Święty mi przypomniał właśnie, że siostra Faustynka, nasza święta kochana, mówiła, że boi się dnia, w którym nie mam Komunii Świętej. Lękam się dnia, w którym nie mam Komunii Świętej. I to jest prawda, kochani. A jeszcze dzisiejsza Ewangelia pięknie wspomina w drugim fragmencie, że przyjdźcie do mnie, Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, ja was pokrzepię. I kochani, plecaczek biorę, jakieś tam kanapki sobie zrobię, bo wiadomo, człowiek pójdzie to na Górę Objawień, to gdzieś tu, to może na Kryżewec, to czasami takie natchnienia, czyli za natchnieniami idzie. Kanapki, jakieś tam picie, wiadomo, książkę jakoś ciekawą. Później zrobię zdjęcie książki, którą polecam. I mówię, idę do szkoły, kochana mateczko. Chodź ze mną razem, bądź ze mną. Zawsze pod Twoją obronę odmawiam do nią, albo do nią, stróża się modlę, do świętego Michała Archanioła. Idę właśnie do tej szkoły i odpalam internet, sprawdzam maila, gdzie dostaję Ewangelię na co dzień z komentarzem. Większość z Was tu, i Bogu nie będą dzięki, ma ściągniętą aplikację Pismo Święte i każdego dnia otrzymuje nam maila Słowo Boże, które czytane jest w kościele z komentarzami. Sobie rozważam to słowo, czytam to słowo, bo idę na 7:30 na mszę, na chorwacką. Dużo rozumiem, ale no, są takie rzeczy, które nie rozumiem, ale najważniejsze rzeczy rozumiem. Co Słowo Boże dzisiaj do mnie mówi? Co Bóg chce mi dzisiaj powiedzieć w tym dniu właśnie? I to jest piękna szkoła, bo Maryja uczy miłości. To jest szkoła miłości, to nie jest szkoła jakiejś matematyki, dodawania, tylko to jest szkoła miłości. I ja muszę znać Słowo Boże. Ja muszę znać Boże Słowo. Co Bóg do mnie mówi? I pierwsza lekcja, na pierwszej lekcji muszę być bardzo uważny. Muszę przygotować się na Eucharystię. Muszę wzbudzić jakieś intencje, wiadomo, tam jakąś taką wdzięczność, radość, taką, że mogę być, Panie, że mogę przyjść do Ciebie, do tego stołu, czerpać soki, czerpać życie od Ciebie, ze zdroju żywa woda, płynie żywa woda, nie jakaś brudna, nie z jakiejś kałuży pić, tylko przyjść do Chrystusa, do Jego serca. On przychodzi, kapłan mówi ciało Chrystusa i Ty przyjmujesz do siebie Boga. I to jest niesamowite. To jest pierwsza lekcja, przygotować się na Eucharystię. Msza święta, to jest obowiązkiem, mi się wydaje, to jest obowiązek. To jest obowiązek. A dlaczego obowiązek? Znaczy to jest jakby z miłości człowiek chodzi. Nie z obowiązku raczej, tylko z miłości. Bo wie, że idzie przyjąć Boga Wszechmogącego. I Faustynka dobrze mówiła, no, lękam się dnia, w którym nie mam Komunii Świętej.
a złe duchy krążą bez przerwy, krążą tylko kogoś pożreć, dać jakiś myśl podsunąć, żeby tylko skusić, żeby coś człowiek... Zobaczcie, ile jest nieporozumień wśród ludzi, ile jest kłótni między chrześcijanami nawet. Jak demon zasiewa, jakie załóżmy, jakąś myśl zasieje, a wiadomo, za myślami idą uczucia, a za uczuciami konsekwencje. Zobaczcie, jak ludzie między sobą się kłócą, chrześcijanie. Wystarczy wejść czasami na jakieś komentarze, poczytać. To jest straszne, kochani. Zły duch zasieje jakieś słowo, a tamten tak, albo tamta tak, albo tamten tak, a może on tak, a może tak. Dlatego trzeba dbać cały czas o czystość tego umysłu, o takie klarowne myślenie, takie Boże myślenie. Ja to kocham każdego człowieka, naprawdę. Nie ja, tylko Jezus we mnie. Bo Go przyjmuję cały czas i On, ja pozwalam Mu się kochać i pozwalam Jemu przeze mnie kochać innych ludzi. I staram się nikogo nie potępiać, nikogo nie przekreślać, nikogo źle nie oceniać. To jest piękne, kochani, że każdy jest powołany do miłości, do życzliwości, do pomagania sobie nawzajem. I to jest szkoła miłości właśnie. Maryja uczy nas tej miłości. Zobaczcie, wyobrażacie sobie Maryję, załóżmy, nie wiem, jak chodzi gdzieś tam, nie? Albo ma Facebooka, nie? Maryja ma Facebooka i tam, nie wiem, gdzieś wchodzi na ten komentarz, a ty nie masz racji, pisze, nie? Bo mój syn tak powiedział. Nie. Ona by z miłością pomodliła się za tego człowieka, czy za tą osobę, za tą kobietę, za tego mężczyznę, za to dziecko, za te, nie wiem, za kogo, no, kto hejtuje, załóżmy, albo pisze taki złośliwy komentarz. Pomodliłaby się, ale nie odpisywałaby, jestem o tym przekonany. Nie odbiłaby piłeczki. Tylko pomodliłaby się, powiedziałaby, synu, zobacz te komentarze, spójrz, dotknij tego serca, przyjdź, bo w tym sercu jest nieporządek. Bo nie jest twoje myślenie, widzę, bo nie jest w tym sercu Boży Duch. Nie jest twój duch, tylko jakiś jest zamęcony duch, pomieszany. Pomieszanie z poplątaniem jest w tym sercu i w tym umyśle. A co Jezus nam mówi, nasz Pan, że to z serca pochodzą wszelkie złe myśli. Właśnie z serca. Dlatego to jest najpiękniejsza modlitwa. Stwórz Boże, w imię Twoje, Jezu. Stwórz, Jezu, we mnie serce czyste. Stwórz Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha Twojego. I co Pan Jezus mówi, kochani, jak wchodzi na górę i rozpoczyna kazanie na górze? Od błogosławieństw. I prawdopodobnie czwarte błogosławieństwo, tak? Dobrze pamiętam. Błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą. Niesamowite kanciarki przychodzą. I to jest piękne, zobaczcie, że... A Słowo Boże też mówi, że miłość zakrywa wiele grzechów. I to jest piękne, kochani. Nie potępiać drugiego człowieka, tylko starać się zrozumieć. A jeżeli nie mamy pokoju, to zaraz chcemy odpłacić, jakby nie, takie odbić tą piłeczkę, nie? A co mi tam ktoś będzie mówił? Bądź człowiekiem pokornym. Nie musisz odpowiadać, tylko pomódl się. A zobaczysz na sądzie ostatecznym, Bóg ci to przypomni, że zachowałeś się godnie. Zachowałeś się jak Jezus. Wiadomo, Jezus jechał równo tam, nie? Z faryzeuszami i z niektórymi uczonymi w piśmie. Mówił, groby pobielane, jesteście jak groby pobielane. Z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni wszelkiego plugactwa. To jest niesamowite, kochani. To nie są żarty. Zobaczcie, na zewnątrz można udawać, można grać, można stwarzać jakieś pozory, ale wewnątrz Bóg zna serce. Bóg patrzy na serce. Dlatego Bóg daje łaski pokornym. Słowo Boże nam mówi, kochani, to nie są żarty, że Bóg pysznym się sprzeciwia, choćby człowiek się modlił dużo, nie wiem, leżał krzyżem, cokolwiek by nie robił, ale jeżeli jest pyszny, zarozumiały, wynosi się nad innych, nie ma w sobie pokory, no to Słowo Boże nam to mówi, kochani. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Jeżeli tak samo przebaczenie, przebaczenie otwiera, taką wolność daje przebaczenie, przebaczyć wszystko wszystkim. Jakieś urazy. Zobaczcie, Jezus mówi, jeżeli stajecie do modlitwy, przebaczcie, aby i Ojciec wasz niebieski przebaczył wam wasze winy.
Może coś prosisz, kochana siostro, bracie, i nie otrzymujesz. Może warto jest naprawdę tak na spokojnie, pokornie zajrzeć w swoje serce, na spokojnie pójść na adorację, powiedzieć: Panie, ja naprawdę nie chcę grzeszyć, nie chcę grzeszyć, nie chcę Cię obrażać, chcę być wierna, wierny Twojemu Słowu. Proszę Cię o tą łaskę bycia wiernym, wierną. Ja nie chcę nikogo obrażać, bo wiem, że w każdym człowieku jesteś, każdego człowieka kochasz, za każdego człowieka oddałeś życie. I to jest piękne, że On nikogo nie przekreśla. Jeżeli w każdym człowieku, w człowieku, w którym żyje Boży Duch, Duch Święty, sam Chrystus, który przychodzi w Komunii Świętej, to człowiek automatycznie zmienia się myślenie człowieka. Inaczej postrzega to wszystko. Nie żądli już, nie czuje potrzeby żądlenia. Zobaczcie, prawdopodobnie pszczoła albo osa, już nie pamiętam. Ale jak użądli, to po jakimś czasie już umiera, obumiera, nie? Czy nie jest tak, kochani? Ja pamiętam, jak w moim życiu tak było, jak tak gdzieś żądliłem. Gdzieś tam jakoś tak człowiek miał takie, powiem coś, nie? To się czułem później z tym bardzo źle. Żądliłem słowem. I się czułem z tym bardzo źle. Czy nie czujemy się z tym źle? Tak naprawdę drugiego człowieka może nie zranimy, bo on żyje w łasce oświęcającej. Jest silny duchowo, bo jest dzieckiem Bożym. Bo ma tą świadomość. On nie jest sam z siebie silny. Bo jesteśmy słabi, tak jak święta Faustynka możemy powiedzieć właśnie, że lękam się dnia, w którym nie mam Komunii Świętej. Lękam się, ja się lękam, bo mogę głupstwa robić. Mogę głupstwa jakieś myśleć, źle oceniać. A jak mam Boga w sercu, przyjmuję Go każdego dnia, to oddaję Mu swoje serce, mój umysł. I On pozwala mi doświadczać Jego obecności. I kocham Go całym sercem, tak jak potrafię. I mówię: Panie, ja naprawdę nie chcę grzeszyć. Pokaż mi mój grzech. Pokaż mi, z czego mam się wyspowiadać. Co w tym sercu jest, co Ci się nie podoba. Chciałbym, żebyś kochał wszystkich ludzi przeze mnie, Panie. Szczególnie, zobaczcie, jak bardzo kochał te złożnice, tych łotrów, tych złodziei, tych zaparcia się Piotrów, tych... Przecież On takich bardzo kochał, przebaczał im. A zobacz, faryzeuszy, to kurczę... Nie? Jesteście jak pobielane groby, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach, chodzicie w powłóczystych szatach, lubicie pokazywać się, gdy się modlicie na rogach ulic. To jest straszne, kochani, to mówi nasz Bóg. Bóg wszystko widzi i patrzy na serce, kochani, naprawdę. Dlatego miłość to jest najpiękniejszy dar. Miłością jest sam Bóg. Kto kocha, to widać, że w nim jest Chrystus obecny, żywy. A kto coś kombinuje, ma jakieś takie pokrętne myślenie, jakieś takie zmieszanie z pomplątaniem, no to trzeba jeszcze uzdrowienia. Trzeba uzdrowienia serca, trzeba oczyszczenia. Pokora, pokora, jeszcze raz pokora. Co to jest pokora? To, że jesteś zależny od Boga każdego dnia, w każdej minucie. Pokorny człowiek ma bardzo, ale to bardzo wdzięczne serce. I za wszystko Bogu dziękuję. Każdego kocha człowieka, widzi w nim miłość. Miłość Boga w nim widzi, nie widzi drzazgi, nie szuka, nie wchodzi na internety po to, tylko żeby drzazgę szukać. Żeby drzazgi szukać i jechać później, bo ja zauważyłem drzazgę, a belki w swoim oku nie widzi. Jezus mówi o obłudniku, do takich ludzi obłudnicy. To jest straszne, kochaj, naprawdę. Dlatego dzisiejsza Ewangelia jest dla mnie, dla takiego grzesznika, do którego Jezus Chrystus skierował Ci te słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni. Czyż nie jesteśmy utrudzeni nieraz tymi hejtami na kogoś innego? To utrudza, to zniewala człowieka, daje taki ciężar. Trzeba to zrzucić w konfesjonale. Powiedzieć: nie chcę, Panie, nikogo obrażać. Chcę kochać drugiego człowieka. Chcę się dowiedzieć, dlaczego on tak myśli. Zapytać się go, porozmawiać z nim. Może zadzwonić, spotkać się, porozmawiać. To jest piękne, kochani. Miłość Boża zakrywa wiele grzechów, Słowo Boże mówi. A przebaczenie daje ogromną wolność. Człowiek wolny się czuje wtedy, jeżeli przebacza. Także, kochani, ściskam Was z całego serduszka. Proszę Was o modlitwę. Ja pamiętam o Was. Idę zaraz na różaniec, bo kocham modlitwę różańcową. Matka Boża wie o tym, Jezus wie o tym, bo zna moje serce, że kocham tę modlitwę, kocham koronkę, kocham Jezusa tak jak potrafię, dzięki Niemu jakby
jestem szczęśliwym człowiekiem, kocham Jego Słowo, rozważać to Słowo. No i cóż, kochani, no, życzę Wam dobrego dnia, miłego dnia. I cóż, no, ściskam Was bardzo mocno, niech Bóg Wam błogosławi. Amen. Pokój i dobro, mordeczki kochane.